Cześć widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Nowy filmik, nowa gra F1 23. W końcu mam możliwość pogrania w nową edycję gry od EA oraz Codemasters na 3 dni przed premierą gry. Dzisiaj mamy 13 czerwca. No i słuchajcie, dzisiaj sobie pojedziemy Fernando Alonso na nowym torze w Hiszpanii, nowym starym. Chodzi mi o nitkę toru, tam ostatni sektor, te dwa ostatnie szybkie zakręty. Żebyście zobaczyli po pierwsze właśnie tą nitkę toru, po drugie jak ta grę wygląda, jeśli chodzi o wizualne aspekty, fizyka jazdy i tak dalej. Także pojadę 25% dystansu właśnie Fernando Alonso. I słuchajcie, jak widzicie, tutaj mamy nowe menu, odświeżony interfejs i teraz możecie sobie zadać pytanie, gdzie jest tryb pojedynczego gracza? No nie ma go w grze F1 23, więc no niestety będę musiał udawać się w grze wieloosobowej, dodać sobie boty i jechać jako Fernando Alonso. Nie no, joke oczywiście. Tryb pojedynczego gracza znajduje się teraz w trybie F1 World. Trzeba tutaj wejść właśnie w F1 World. I jak widzicie, jest tutaj na kanapie, siedzi Sebastian Bobek. Pozdrawiam Sebastiana Bobka, który jest inżynierem dla zespołu Haas w F1 eSports. Ja sobie siedzę tutaj po prawej stronie, Patryk Ruty. Jest jakiś jeszcze random z nami i Alpine Peak tam dalej. To jest nieważne. Tutaj wam pokażę, gdzie jest tryb pojedynczego gracza. Daje się graj. I tak, tutaj idzie się w prawo i jest Grand Prix, więc dosyć skomplikowane. No ale jak wiesz, pierwszy raz wchodzisz w grę i chcesz znaleźć ten tryb pojedynczego gracza, no to 5 minut musisz spędzić na tym, żeby go znaleźć. Więc ja sobie tu wchodzę w tryb Grand Prix. Daję nowe mistrzostwa. Musiałem przetestować wcześniej, czy wszystko mi działa. Ogólnie dopiero co odpaliłem grę, więc dopiero wszystko testuję. Tutaj dajemy sobie F1 2023, jeśli chodzi o bolidy. No i oczywiście Hiszpania. Domowy wyścig Fernando Alonso. Nowa nitka toru, nowa stara. Dobra, Hiszpania. Wszystkie bolidy w grze oczywiście. No i dajemy tutaj Aston Martin. Ten Fernando Alonso tutaj jakoś za staro wygląda w tej grze. Jakby miał z 5 dych. Także nie wiem, no trochę źle go tutaj ta rekonstrukcja jego twarzy wyszła, ale dobra, nieważne. Fernando Alonso i ogólnie z tego co widzę, nie da się włączyć samochodu bezpieczeństwa okrążenia formującego oraz czerwonej flagi, jak się jedzie 25% dystansu wyścigu. Więc nie w dzisiejszym filmiku, bo jak tutaj zobaczycie, dam na krótką długość sesji, no to niestety dalej to będzie jakby niemożliwe do włączenia. Długość sesji 25%. Poziom trudności na razie 100, jestem nobem aktualnie, więc potrzebuję trochę czasu, żeby wejść na odpowiedni poziom. Przejechałem 5 okrążeń, więc setka myślę, że będzie ok. Dobra, lecimy z wyścigiem, będziemy startować z ostatniej pozycji, robimy last two, raczej nie first, ale last two pierwsza dziesiątka. Zobaczmy starting grid, jak te animacje tutaj wyszły. No lepiej to wygląda, tylko ten Perez jakoś taki przymulony. Verstappen w miarę realistyczny, w miarę, ale Perez to jakoś dziwnie to wygląda. Ale to przez minę. Leclerc, Sainz, Russell jakby, nie wiem, jedno oko tam, drugie na Maroko. Norris dobrze wyszedł. Gasly tak samo jak w F1 22. Stroll jakiś taki inny. Albon, Piastri to już w ogóle ma takie cute oczka. Tsunoda trochę zmieniony, Sargent i Fernando Alonso. No lepiej to wygląda, ale dalej te twarze jakoś tak dziwnie. Także startujemy z końca. Wszystko tu jest tak samo jak było w poprzedniej grze. Poza kosmetycznymi zmianami i dobra. Startujemy sobie na softach. 21.36, no prawie 21.37. O, jest! 21.37. Pięknie to wygląda. Przy dwóch strategiach, więc ta liczba będzie mi tutaj chyba sprzyjać. Mniej paliwa. Znaczy ja nie wiem, jakie jest zużycie paliwa w tej grze, więc z przyzwyczajenia ja sobie daję mniej paliwa. Ale na wszelki wypadek trochę więcej, żeby nie było, że nie dojadę. Ogólnie mam teraz też nową kierownicę i muszę się do niej przyzwyczaić i też ją skalibrować. Znaczy ustawić pod F1.23. Jeszcze tego nie zrobiłem dokładnie, więc wspomagam się klawiaturą. No ale dobra, startujemy z ostatniej pozycji. Zobaczmy, jak boty się zachowują, jak opony, fizyka jazdy itp. Także jestem ciekaw. Lecimy z ostatniej lokaty. Let's go. Sprzęgło.
Zobaczmy, jak start wyjdzie. Przeważnie z tymi botami przegrywałem w 22. Teraz w miarę git. Tutaj jakoś bardzo powoli jechał Sargent. Ale jest okej. Bo te nie są takie dobre już na starcie. Zewnętrzny, no nie ma jak. Ale jesteśmy już jedną pozycję do góry, chociaż ten Sargent cały czas tam próbuje walczyć. Więc muszę się trochę tutaj namęczyć, ale od razu czuję o wiele więcej przyczepności, szczególnie na wyjściach zakrętów. O, tam doszło do kontaktu. Szczególnie na wyjściach zakrętów mogę bardzo szybko wcisnąć gaz w podłogę. Coś niesamowitego. Dzięki temu jestem... Czuję się o wiele pewniej. I muszę się bać, że nagle stracę przyczepność tylnej osi. Więc jak najbardziej na plus. No i ogólnie wejścia w zakręt też czuć, że jest o wiele więcej przyczepności. Przód łapie, przód klei. Dobra, jesteśmy na 18 pozycji. Za Hulkenbergiem. Więc zobaczymy, jak ten wyścig się rozwinie. Teraz te dwa ostatnie zakręty, zobaczcie. Ale to jest przyjemność z jazdy. O wiele lepiej bez tej szykany. Dobra, teraz złapię Hulkenberga. Bolidy strasznie piłują na tym 8 biegu. Nie podoba mi się to. To jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, czyli piłowanie. Ten dźwięk silnika. Jak już jedzie się na 8 biegu przy wysokiej prędkości. Nie wiem, czy to specjalnie tak zrobili, czy to jest jakiś błąd. Ale tak nierealistycznie po prostu te silniki piłują. Dobra, jesteśmy na 17 miejscu. Muszę się jeszcze przyzwyczaić ogólnie do hamowania, bo trzeba wcześniej hamować niż w 22. Więc to też jest wyzwanie. Ale mimo wszystko fizyka jazdy jak najbardziej na plus. Ten zakręt jestem w stanie chyba nawet na pełnym gazie przejechać tą 9. Mimo, że trzeba wcześniej hamować, to te opony wcale się nie blokują. Tak, droga hamowania jest dłuższa, ale dalej jest dużo przyczepności. Znaczy, no, nie boisz się, że jak zahamujesz, to blokujesz te opony. Chyba, że będziesz na bardzo niskim, to znaczy ten balans hamulców miał bardzo na tył przeniesiony. Wtedy trzeba uważać, bo ja akurat mam 53, ale wy tego nie widzicie, bo zasłaniam kamerką, sorry. Dobra, walczymy z Tsunodą. Po zewnętrznej, objechany i za późno zahamowałem. Wydawało mi się, że w odpowiednim miejscu, a jednak nie. Ten zakręt na pełnym gazie, trójka w wyścigu na pełnym gazie. No coś niesamowitego, no. Trochę przypomina mi to 20, gdzie te właśnie szybkie zakręty dało radę na pełnym gazie przejechać. W wolnych zakrętach jedzie się wolniej. Ale nie czuć, żeby było mniej przyczepności. Ale przewaga prędkości na prostej. Chwacienie aerodynamiczne DRS, overtake, przycisk wyprzedzania. Taka różnica. Trójka na pełnym gazie, no coś niesamowitego. No nie mogę w to uwierzyć, dalej. Rekord w pierwszym sektorze, więc... Wygląda to dobrze, jak na moją pierwszą jazdę w tej grze. Dobra, coś się dzieje tutaj z przodu. Caution, caution, wet floor. A to za nami. Nie, przed nami, widzę, tam Mercedes jedzie wolno. O. Awaria u Hamiltona. Okay. Dobra, wyprzedzamy tutaj. No, ten cień aerodynamiczny chyba jest bardziej efektywny niż 22. No i już jesteśmy na 13 miejscu. Więc w miarę szybko się przyzwyczaiłem, jeśli chodzi o jazdę. O wiele mniejsza szansa jest na popełnienie błędu w tej grze teraz, jak się jeździ. Bo jest więcej trakcji, przód łapie w szybkich zakrętach, tarki są ok. Nie czuję, żebym tracił kontrolę na tarkach, jak na nie najeżdżam. Więc jest mniejsza szansa na popełnienie błędu.
Zobaczmy, jak zużycie opon. 15%? Piąte okrążenie, 12% zużycia na takim torze? Nie wiem, czy to tak ma być przy tym dystansie 25%, ale to zużycie opon jest bardzo niskie. Takim zużyciem jestem w stanie bez problemu cały wyścig pojechać na tych metach. Jeszcze mi zostanie dużo. Ależ tu walka jest! Piastri, Magnussen. Dobra. Bierzemy Magnussena. Już 12 miejsce. Przed nami jest Joe Gasly. Jeszcze jedna pozycja i będzie pierwsza dziesiątka. Może jeszcze powalczymy z jakimś Mercedesem, Ferrari może, who knows. Jak patrzę na minimapkę, to są dosyć daleko już. Ale na razie sprawnie to przebijanie wygląda. Tutaj lekkie odpuszczenie gazu i od razu wejście, pełen but. Siódme okrążenie. Temperatury są ok, z tego co widzę. W ogóle to interfejs bardzo podobny do F1 22. Małe, drobne, kosmetyczne zmiany. No tabelka się zmieniła tam po lewej stronie i na górze po prawej. Jest bardziej taka realistyczna, tak jak w prawdziwej F1. Ale tak, to no to jest dalej taka F1 22 ulepszona po prostu. Nie czuć jakiejś wielkiej zmiany. Największą zmianę, jaką czuję, to jest oczywiście fizyka jazdy, tak? To jest największa zmiana w tej grze. No i jakieś tam nowe tryby, nowe funkcje, tylko tyle. Ale jeśli chodzi o wizualne aspekty, ta gra dalej wygląda tak samo, nie? Dobra, ja muszę się skupić, bo dopiero teraz wszedłem w poniżej sekundę za Joe w strefę DRS. A boty jeszcze nie zjechały z tych softów. Też długo jadą, no ale jak jest tak niskie zużycie, ja bym mógł teraz na softy zjechać i spokojnie dojadę do mety. Panie Joe, panie Joe. Tutaj już wchodziłem po wewnętrznej. Tak się nie robi. Na pełnej. Udało się. Na pełnym gazie. Dive? Dive. O, tym razem... Znaczy, mam nadzieję, że tak będzie. Jak się wejdzie botowi po wewnętrznej w takim zakręcie, on nie będzie ci zjeżdżał na linię wyścigową w momencie, kiedy już jesteś side by side i robisz takiego dive'a, to że on rzeczywiście odpuści, nie? Już nie będzie takiej sytuacji, że dojdzie do kolizji z botami przy takich dive'ach, że boty będą bardziej uważne. Nie będą zjeżdżać na linię wyścigową, jakby ciebie nie było. No chyba, że zrobisz takiego dive'a, że no z kilometra. Wtedy rozumiem, ale to był taki przemyślany dive. Do przewidzenia, o. Ups, tam doszło do kontaktu. Zjeżdża jeden kierowca. Jest to... Ups, szeroko. Norris. Leclerc. Verstappen. Dobra. A Stroll zjeżdża. No to jeszcze jedno okrążenie. Muszę przejechać. Ale nie ma problemu, no zużycie jest na poziomie 27%, więc spoko, prowadzimy wyścig. To ostatnie zakręty, to tutaj trzeba wcześniej trochę zwolnić, uważać na wjeździe. Dobra. Jesteśmy w boksie, zobaczymy gdzie wyjedziemy, czy przed Norrisem i Strollem, czy zrobimy nadcinkę. Kliknij F1, więc muszę sobie jeszcze przypisać te wszystkie przyciski. Ogólnie mam nową kierownicę, do której też muszę się przyzwyczaić, bo bardzo mało jeszcze za krótko ją testowałem. Więc dobra, zobaczmy gdzie wyjedziemy. No nie, wyjechaliśmy za Gaslim nawet? Już chyba go wyprzedziliśmy. No straciliśmy na sobie, odcięli nas. Dobra, lecimy na nowo, mamy softy, więc o wiele więcej przyczepności będzie na tych pierwszych kilku okrążeniach.
Dobra, mój najlepszy czas okrążenia. I niestety mam awarię DRS-u. Super. Super. Ledwo co doganiam tego Gasly'ego. Nie wiem, tempo botów na tym drugim stincie jest za dobre. Jakby nie ma tej różnicy w mieszankach. Zostało niewiele okrążeń do końca, więc muszę się sprężać. Jeśli chcę być na szóstym miejscu pod koniec tego wyścigu. No wiem, wiem. Będzie problem. Dobra, zbliżyliśmy się do Gasly'ego, no ale na prostej go nie wyprzedzimy. Chociaż Gasly... Nie, Gasly będzie miał DRS. Ale zobaczcie, jaka przewaga prędkości w ostatnim zakręcie. Dobra, mam dużo ersu. Cień aerodynamiczny, come on! Bez DRS-u! Po zewnętrznej. O! Aj! To jest właśnie jeszcze to nieprzyzwyczajenie do hamulców. Dobra, zobaczmy. 40% baterii. To jest dobre wyjście z ostatniego zakrętu. Znacznie więcej przyczepności. Wcześniej byłem w stanie odpalić overtake, przycisk wyprzedzania. No i bez DRS-u jakoś sobie radzę. Stroll i Ocon walczą, więc dobrze. Jakoś postaram się wykorzystać tę walkę. Wewnętrznej. Ryski. Oj. No niedobrze. Dobrze. Teraz na wyjściu. O, bardzo dobre wyjście. Ocon popełnił błąd też. Po zewnętrznej. Proszę, żeby teraz DRS wrócił na to ostatnie okrążenie. Dobra, wrócił. Podobno wrócił. Tego nie widzicie, niestety zasłaniam kamerką. Ale mam DRS. Działa. Więc powinniśmy bez problemu zrobić Strolla na prostej startowej. 8 sekund potem do Russella. No wiadomo, ostatnio okrążenie nie odrobię tego, ale... Let's go! Już trochę daleko jest. Dobra, pełna moc. DRS. Wystarczy. Tak. Let's go! Now ra- W sumie? Podobnie trochę jest, jeśli chodzi o pozycję. Znaczy wiem, że Alonso był za Strollem w tym wyścigu. Mówię tutaj nawiązując do prawdziwego Grand Prix Hiszpanii. Stroll był przed Alonso. Był szósty, Alonso siódmy. Sainz był piąty, Russell był trzeci. Perez powinien być czwarty. Ale tak się już nie stanie niestety. Russell daleko jest za Perezem. No ale pierwsza szóstka, jeśli chodzi o... Może to układ nie jest ten sam, ale ci sami kierowcy, o, znajdują się w pierwszej szóstce. Siódemce. Nie, przecież Hamiltona nie ma, no to o czym ja mówię. Leclerc jedzie zamiast Hamiltona, dobra, to tutaj Hamilton z Leclerciem się nie zgadza. Dobra, kończymy wyścig. Kurza mnie ten helikopter, co tak lata w tle, cały czas go słyszę. Stroll blisko, chyba nie zaatakujesz do ostatniego, nie zaatakuję. Dobra! Kończę swój pierwszy wyścig na F1-23. Spoko, fizyka jazdy jak najbardziej na plus. Także tak to wygląda, interfejs jest ten sam co w 22, więc mało co tutaj się zmieniło. No ale co mogę powiedzieć po pierwszym przejeździe? Jak najbardziej fizyka jazdy na plus, tak? No od razu jak włączyłem sobie wyścig i przejechałem te kilka pierwszych okrążeń, no to... było czuć tą przyjemność z jazdy, także nie czułem tej obawy, że zaraz stracę kontrolę nad tylną osią podczas dodawania gazu, no i ten przód bardzo kleił w szybkich zakrętach, więc no bardzo przyjemnie się teraz jeździ w grze F1-23. Inne aspekty, no nie wiem, ciężko mi coś powiedzieć, dźwięk silnika według mnie jest słaby, strasznie piłują te silniki na 8 biegu. A tak to no trochę odgrzewany kotlet jak w F1-22, no ale zobaczymy, to był mój pierwszy gameplay, także w następnych materiałach będę w stanie wam pokazać takie inne po prostu feature'y, które są zawarte w tej grze, więc muszę trochę ją poeksplorować sobie. Także widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnych filmikach, cześć!